Czy lubi pan grillować? Troszeczkę. A jakie potrawy najchętniej przyrządza pan właśnie na grilla? Na grilla? Tak szczerze? Naszą chrześcijańską kiełbaskę, zwyczajną. Jest bardzo dobre i smaczne. Karkówka, suróweczka do tego. No, kiełbaska. Chyba jak wszyscy. Szaszłyki i karkówkę. Tradycyjne kiełbaski, mięsko grillowane, no i oczywiście przepyszna ryba. A jakie grillowane potrawy poleciłaby pani naszym telewidzom? Karkóweczka i skrzydełka najlepiej. Grillowana karkówka mojej teściowej. Oczywiście karkówka z grilla. Karkówka i szaszłyki i suróweczki jakieś do tego. No suróweczki muszą być. Co jest? I piwko, zimne piwko. Czy lubisz grillować? Lubię. A jakie potrawy z grilla najbardziej przypadają ci do gustu? Karkówka. Na grilla lubię bardzo karkówkę, no i kiełbasę. No raczej wie pani kiełbasa z rusztu, ewentualnie proszę panią szaszłyk. To chyba te, raczej żeberka i kurczaki mniej, ale z kolei moja żona woli kurczaki powiedzmy, a nawet i rybę. Grillować właściwie lubię, ale nie mam miejsca, bo mieszkam w bloku. Ale od czasu do czasu gdzieś tam się zdarzy. A jeśli już się gdzieś pani wybiera, to jakie potrawy najchętniej pani serwuje na grilla? Rybkę wolę. Rybkę, jakąś sałatkę. Karkówkę i kiełbas też robimy. I szaszłyki też są dobre. No najlepiej to karkóweczkę, nie? Ja tak samo. Albo pierś z kurczaka jeszcze ewentualnie. Dobrze przyprawioną. Kiełbaski z grilla, karkówkę. No i chyba to wszystko. O, może szaszłyki jakieś jeszcze, no. Tak sądzę. Jakie potrawy z grilla najchętniej państwo serwują? Oczywiście karkówka. Biała kiełbasa. Karkóweczka, golonka. Szaszłyki. Szaszłyki popularne, prawda? A co się państwu kojarzy z tą porą roku, z wakacjami? Jakieś owoce, warzywa, sałatki? Co państwo by polecili? No oczywiście, że sałatki. Wszystko ze świeżych, brokuły, kalafior, pomidory, z serem, tortellini. Wszystko pomieszać razem. I to jest to. O, widać, kulinarne są zdolności. To jest kucharz, prawdziwy kucharz, kuchmistrz. No ja co mogę dodać, po prostu... Na pewno jak najwięcej owoców, jarzyn. A tam, ja wiem, w tej chwili truskawki, owoce najbardziej chyba, najbardziej owoce. Sałatki różne, owocowe i wiosenne, z warzywami i lody. A twoje ulubione smaki lata, coś co kojarzy ci się tylko z tą porą roku? Lody, zimne lody. A z owoców, z warzyw coś? Kiwi, pyszne, do lodów. Arbuz, truskawki, a potem jagody. Truskawki w bitej śmietanie z lodami, no we wszystkim, po prostu w cieście, w biszkopcie, we wszystkim. Sałatki owocowe, dużo warzyw, sałatki warzywne. A jakie są wasze ulubione smaki lata, które kojarzą się tylko z tą porą roku? O, mi się chyba tylko truskawki i arbuz, ale nie na grilla. No niekoniecznie na grilla. Lody zimne. Pomidory bardzo lubię. Ogórki bez bakterii? Co jeszcze? Jagody. Chodzimy na spacery do lasu, mamy blisko jagody. No. Spożywamy. Co jeszcze? No, o ogórkach mówiliśmy. Brzoskwinie. Czereśnie. No wiadomo, co dana pora roku tam nam serwuje. A jakieś pana ulubione smaki lata? Owoce, warzywa? Owoce chyba wszystkie. Jakieś te polskie. Truskawki w tej chwili. To najbardziej. A z warzyw, no to ja akurat papryczka świeża. No jeszcze nie próbowałam, tak pani szczerze powiem, warzywa, ale próbowałam tą białą kiełbasę, bardzo dobra, buczanka jest bardzo dobra. No i jest bardzo dobry chleb pieczony. Owoce, czereśnie, proszę panią, truskawki, szczególnie proszę panią, kaszubska melena, jak to teraz w Unii Europejskiej, wczoraj by Donald Tusk zachwalał, że najlepsze są no, na świecie i tego, no chyba to przede wszystkim. Jeszcze wczesne jabłka, których no na razie no niestety nie ma. Jakie są pana ulubione smaki lata? Jakieś warzywa, owoce, coś co kojarzy się tylko z tą porą roku? Owoce. O. Truskawki, czereśnie, borówki, jagody, nie wiem.
Ja lubię jeść gołąbki. A jakieś owoce latem? Gruszki. A lody? Lody lubię. A jaki twój smak ulubiony lodów? Czekoladowy.